Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich na konferencji poświęconej wsparciu osób żyjących z chorobą Alzheimera i ich rodzin. Będziemy mówić na konferencjach zarówno o potrzebach, jak i o dobrych praktykach. Ja się nazywam Barbara Imiałczyk, reprezentuję Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, które jest organizatorem tej konferencji. Organizatorem jest również Polskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera i wsparcia udziela nam również Związek Powiatów Polskich. Także trzy organizacje, które są współorganizatorem dzisiejszej konferencji. Proszę o zabranie głosu pana doktora Adama Bodnara, Rzecznika Praw Obywatelskich. Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, że Państwo przyjęli nasze zaproszenie i cieszę się, że możemy współorganizować konferencję z Polskim Stowarzyszeniem Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera. Chciałbym podkreślić, że konferencja jest transmitowana online. Bardzo nas cieszy, że jest transmitowana nie tylko na zasadzie dostępności dla każdej osoby, która jest zainteresowana, ale także w 10 miejscach odbywają się specjalne spotkania, które są temu poświęcone, zorganizowane przez lokalnych działaczy, aktywistów, ośrodki wsparcia. Tak i dzięki temu jesteśmy w stanie dotrzeć szerzej. Także nasza dyskusja to nie jest tylko i wyłącznie, można powiedzieć, w tym pokoju, w tej sali imieniem Władysława Bartoszewskiego, ale także w dyskusji tej będą uczestniczyły osoby z całego kraju. Na wstępie chciałbym przywitać osoby, które zgodziły się pełnić funkcję prelegentów, ale także gości, którzy zaszczycili naszą konferencję. Chciałbym przywitać panią Mirosławę Wojciechowską, członkini zarządu, która jest członkinią zarządu Polskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera. To może tak, ja byśmy zrobili w ten sposób, że ja bym, że tak powiem, wszystkich przywitał, a na końcu byłyby oklaski, bo tak to trzeba też szanować czas tych osób, które są przed ekranami komputera. Chciałbym przywitać pana Rudolfa Borusiewicza, dyrektora Biura Związku Powiatów Polskich. Witam serdecznie. Pana Zygmunta Wierzyńskiego, przewodniczącego Podkarpackiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera. Chciałbym przywitać, oczywiście zgodnie z zasadami prezydencji powinienem był od tego zacząć, ale pan prezes się nie obrazi, pana Krzysztofa Kwiatkowskiego, prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Chciałbym przywitać pana profesora Tadeusza Parnowskiego, który jest kierownikiem drugiej kliniki psychiatrycznej w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Jak również z grona prelegentów chciałbym przywitać panią Jadwigę Krudysz-Starzec, która jest również członkinią zarządu Podkarpackiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera. Oraz grono panelistów uzupełnia także pani Ewa Duda z fundacji Kto to zrozumieć Alzheimera. Jeszcze. Okej. Dobrze. Szanowni Państwo, jest z nami także pan Marek Woch, pełnomocnik prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Witam serdecznie. Są z nami, albo będą za chwilę, pani Krystyna Wróblewska, posłanka na Sejm Rzeczypospolitej, pani Ewa Tomaszewska, posłanka na Sejm, pani oraz pan Michał Szczerba, który wiem, że dotrze na pewno, ale jeszcze chyba nie dotarł. Dziękujemy za obecność przedstawicieli ministerstw. Chciałbym przywitać panią Magdalenę Bardadyn z Departamentu Polityki Senioralnej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Niech się spóźni. Oraz panią Idę Szczepocką z Ministerstwa Rozwoju. Też chyba. I wreszcie są z nami przedstawiciele Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej. Pani Elżbieta Bogucka, zastępczyni dyrektora centrum. Też nie dotarła, okej. Ale pan Łukasz Wodowski w takim razie jest, który jest pełniącym obowiązki kierownika Wydziału do Spraw Wdrażania Programów Społecznych Mazowieckiego Centrum. Szanowni Państwo, chciałbym także przywitać panią profesor Marię Barcikowską z Polskiej Akademii Nauk i chciałbym wszystkich Państwa przywitać i powiedzieć, że bardzo się cieszę z Państwa obecności i już liczę, że będziemy mieli bardzo ciekawą dyskusję poświęconą zarówno
diagnozie sytuacji, jak i tym dobrym praktykom, które są stosowane przez centra wsparcia, organizacje pozarządowe, domy pomocy społecznej, dzienne domy wsparcia i będziemy mogli o tym temacie porozmawiać. Szanowni Państwo, ja chciałbym podkreślić, że w Biurze Rzecznika, w dużej mierze dzięki Pani Barbarze Imiołczyk, ten temat jest obecny od wielu, wielu lat. Państwo na pewno znają, jest on dostępny. Raport Rzecznika Praw Obywatelskich, sytuacja osób chorych na chorobę Alzheimera. Ze swojej strony chciałbym dodać, że ja oczywiście staram się nie tylko kontynuować ten temat i dalej, można powiedzieć, wzmacniać środowisko, jeżeli chodzi o identyfikowanie problemu i dyskusję na jego temat. Natomiast też chciałbym podkreślić, że w czasie licznych tak zwanych spotkań regionalnych, które organizujemy, w zasadzie my praktycznie rzecz biorąc w każdym z miast, które odwiedzamy, rozmawiamy na temat praw osób starszych. Rytm tych wyjazdów jest taki, że spotykamy się z organizacjami pozarządowymi w każdym z województw, które odwiedzamy i praktycznie rzecz biorąc na każdym spotkaniu są przedstawiciele organizacji pozarządowych zajmujących się osobami starszymi, są przedstawiciele rad seniorów, uniwersytetów trzeciego wieku. I ta dyskusja na temat wsparcia dla osób starszych, a szczególnie dla osób niesamodzielnych, można powiedzieć, zawsze nam towarzyszy. To jest ten moment, kiedy przedstawiamy wyniki naszych obserwacji, badań, ale też staramy się przekazać przedstawicielom społeczności lokalnej, także samorządowcom, że bardzo wiele zależy od dobrej organizacji, od determinacji, jak rozwiązywać te problemy, ale także jak zróżnicowana jest Polska, jeśli chodzi o podejście. I podam jeden przykład. No właśnie w zeszłym tygodniu byliśmy w województwie zachodniopomorskim i z jednej strony na mapie województwa zachodniopomorskiego mamy Stargard. Proszę pamiętać, już się nie mówi Stargard Szczeciński, jest teraz Stargard, tak? Sam się dowiedziałem na miejscu, a byłem przekonany, że Stargard jest Stargardem Szczecińskim, jest Stargardem. I Stargard, dlaczego o nim mówię? Ponieważ to jest w zasadzie jedno z wzorowych, jeśli nie najlepszych miast na mapie Polski, jeśli chodzi o wsparcie osób starszych. Pamiętam dokładnie o tej porze, o godzinie 11 w Stargardzie przywitał nas prezydent pan Rafał Zając, który miał tak głębokie i mocne wystąpienie na temat potrzeby wsparcia dla osób starszych, strategii, systemowych rozwiązań, które są tam wdrażane, że w zasadzie można go byłoby tylko skopiować i wstawić w różnych innych miastach, żeby kształtował politykę lokalną. Czyli to jest przykład, że jeżeli się chce, to można wprowadzić ciekawe rozwiązania, mieszkania wspomagane, można zupełnie od początku nastawić się na to, żeby nie budować domu pomocy społecznej właśnie w Stargardzie po to, aby tworzyć przestrzeń dla tworzenia opieki środowiskowej, dziennych domów pobytu. A z drugiej strony mamy na przykład moje rodzinne Gryfice, w których też byliśmy. Dziś się okazuje, że nie ma dziennego domu pobytu, gdzie dopiero burmistrz myśli o tym, który budynek można by przeznaczyć, jak zorganizować środki finansowe na to. Czyli chcę poprzez to powiedzieć, że mamy na poziomie tej właśnie Polski samorządowej, która szczególnie jest za te tematy odpowiedzialna, duży rozdźwięk, jeśli chodzi o standard, jeśli chodzi o sposób myślenia, jeśli chodzi o promowanie dobrych praktyk. I teraz nasz cel to jest taki, żeby zbierać te różne doświadczenia i mówić, ale także dawać Państwu szansę, aby z tymi dobrymi praktykami w szczególności inni mogli się zapoznać, mogli się dzięki temu zainspirować. Z naszych doświadczeń wynika, że to, czego w Polsce brakuje, to jest kwestia wspierania tej rodziny, w której jest osoba z chorobą Alzheimera na różnych etapach. I dobrze wiemy, że te etapy się różnią w zależności od stopnia zaawansowania choroby, ale to, o czym wiemy, to to, że chociażby brakuje zwyczajnej informacji o tym, jak należy postępować z chorym, jak otoczyć go dobrą opieką, jak sobie później
dalej radzić, jak zapewnić dla siebie samego jako opiekuna wytchnienie w momencie, kiedy opieka nad osobą chorą staje się coraz trudniejsza i która zaczyna wpływać na nasze życie prywatne, na nasze życie zawodowe. I dobrze wiemy, że jest sporo rozwiązań, które są opracowane w Państwa środowisku, które mogą pomóc w rozwiązywaniu tych problemów i mamy nadzieję, że dzięki tej konferencji będziemy dyskutowali nie tylko na temat diagnozy problemu, ale także na temat tych rozwiązań, które powinny być wdrożone. Dzisiejsza konferencja odbywa się w miesiącu, który jest uznany za Światowy Miesiąc Wsparcia Osób z Chorobą Alzheimera. Co roku staramy się organizować podobne wydarzenia, także cieszę się, że dzięki tej inicjatywie możemy się wpisać w inicjatywy, które są realizowane w 80 państwach na całym świecie. Także chciałbym życzyć Państwu dobrej debaty i mam nadzieję, że ta debata będzie także interesująca dla tych osób, które są z nami po, można powiedzieć, drugiej stronie ekranu. Dziękuję bardzo. Pan poseł się pojawił, tak jak mówiłem, i przekazuję mikrofon pani dyrektor. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, za chwilę oddam mikrofon pani Mirosławie Wojciechowskiej, która reprezentuje Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera, ale zanim to zrobię, chciałabym poprosić, żebyśmy mogli pokazać mapę, na której, o właśnie, bo chciałabym serdecznie pozdrowić te wszystkie miejsca i te wszystkie osoby, które uczestniczą w konferencji w różnych miejscach w Polsce. W Elblągu, w Środowiskowym Domu Samopomocy. Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera zorganizowało tam spotkanie. W Krakowie, w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej, Biblioteka Publiczna i Program Szkoła Aktywnego Seniora oraz drugie miejsce, Dom Pomocy Społecznej na ulicy Kluzeka 6. Również tam nas oglądają i uczestniczą w naszej konferencji. W Radomiu Centrum Organizacji Pozarządowych serdecznie pozdrawiamy. W Słupsku Miejska Biblioteka Publiczna zorganizowała spotkanie i debatę na ten temat. W Strzyżowie odbywa się spotkanie w Galerii Miejskiej w Strzyżowie. Gorąco pozdrawiamy Strzyżów, pamiętamy nasze spotkanie regionalne u Państwa. W Suwałkach w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych zorganizował spotkanie pełnomocnik prezydenta miasta Suwałki do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi w partnerstwie z suwalskimi seniorami, organizacjami seniorskimi. W Swarzędzu Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował spotkanie, a w Tychach Uniwersytet Trzeciego Wieku łącznie z Urzędem Miasta i Tyską Radą Seniorów spotykają się w Wydziale Zamiejscowym Krakowskiej Akademii im. Frycza Modrzewskiego. Natomiast w Wałbrzychu Stowarzyszenie Radość Życia w partnerstwie z Wyższą Szkołą Zawodową w Wałbrzychu i gminą Wałbrzych spotyka się, żeby nam towarzyszyć w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej. Serdecznie Państwu dziękuję za to, że podjęliście trud organizacji tych spotkań. Będzie to okazja również do tego, żebyście mogli nam wysyłać pytania i komentarze online, jeżeli będziecie mieli taką ochotę, ale również dyskutować o problemach lokalnych na miejscu z osobami, które wymagają wsparcia, z opiekunami, instytucjami, które tego wsparcia udzielają, liderami społecznymi. Serdecznie jeszcze raz Państwa pozdrawiamy i mamy nadzieję, że tego typu formuła może będzie częściej stosowana, zachęci też innych do włączenia się w tego typu dyskusje. A teraz poproszę panią Mirosławę Wojciechowską w imieniu współorganizatora naszej konferencji o zabranie głosu. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu. Jak już wiecie, reprezentuję Polskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera i dlatego bardzo dziękuję panu rzecznikowi za pomysł, za możliwość współorganizowania tej konferencji, a również za ten czas, dobry czas, wrzesień, ale dodatkowo w tym roku Polskie Stowarzyszenie obchodzi 25 lat istnienia.
Także jest powód do radości. Proszę Państwa, w latach 90. pierwsze takie organizacje zaczęły powstawać w Polsce, wzorując się na modelach w innych krajach. I myśmy powstali w 92 roku, potem kolejne organizacje, widzą Państwo na mapie, w ilu miastach jesteśmy. Czasem jest tak, że Poznań i Wrocław na przykład ma dwie organizacje, ale sprawdzałam, ile jest miast w Polsce. W Polsce jest ponad 900 miast, więc długa droga przed nami. Chciałoby się, żeby w każdym mieście chorzy i ich rodziny, opiekunowie mieli dostęp do takich organizacji, żeby zdobywali wiedzę, wsparcie i żeby współdziałali ze sobą. Dlatego w 1999 roku te organizacje, które wtedy istniały, postanowiły stworzyć wspólną platformę. Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Alzheimerowskich. Potem po to, żeby razem mówić tym samym głosem i przekonywać polityków, przekonywać samorządy, władze, że potrzebna jest pomoc ludziom z chorobą Alzheimera i innymi odtępieniami i ich rodzinom. Kim jesteśmy, co robimy, jak działamy? Myślę, że nasza największa zaleta to jest wiedza. Ta wiedza jest potrzebna oczywiście samym chorym i ich bliskim, ale wiedza jest potrzebna całemu społeczeństwu. Dlatego tak ważna jest ta konferencja, żeby upowszechniać wiedzę, żeby rozwiewać wątpliwości, żeby obalać mity, stereotypy związane z chorobą. Pracujemy więc wytrwale, dzielnie i z pasją nie tylko dla chorych, których w Polsce na podstawie szacunków ADI, Międzynarodowej Organizacji Alzheimerowskiej i WHO powinno w Polsce żyć 500 tysięcy teraz, ale liczba ta z pewnością do 2050 roku się potroi, a wśród tej grupy, ogromnej zresztą, 300 tysięcy osób żyje z chorobą Alzheimera. Mówię żyje, bo tak chcą, żeby mówić o nich sami chorzy, których słyszymy na innych konferencjach. Myślę, że gdyby ta konferencja odbywała się w Szkocji na przykład, to tu na moim miejscu stałby chory. To trudno sobie wyobrazić. W Polsce to jeszcze przyszłość. Między innymi dlatego, że chorobę rozpoznaje się naszym zdaniem zbyt późno. Więcej o tym pan profesor Parnowski w dalszej części. Więc przede wszystkim wiedza i umiejętności. Dajemy wiedzę o tym, jakie są potrzeby chorego, jak z nim rozmawiać, jak sobie radzić w różnych etapach, jak rozumieć trudne czasem do zrozumienia zachowania chorego. To wszystko dajemy w rozmowach indywidualnych, na spotkaniach w stowarzyszeniach, na konferencjach. No, staramy się wzmocnić w ten sposób opiekunów, ale również chorych. Coraz częściej przychodzą do stowarzyszeń chorzy ze swoimi opiekunami i z nimi też rozmawiamy. Chodzi o to, żeby stworzyć dla chorych przyjazne środowisko, żeby czuli się akceptowani, żeby jak najdłużej uczestniczyli w życiu społecznym, żeby jak najdłużej cieszyli się życiem. A więc pierwsza rzecz to wiedza i umiejętności, a potem wsparcie. Jakiego rodzaju wsparcie, dowiedzą się Państwo w drugiej części konferencji, bo wybraliśmy, właśnie Ogólnopolskie Porozumienie wybrało takie przykłady najlepszych praktyk, które by można skopiować w innych miejscach, powielać i niekoniecznie te przykłady
muszą być prowadzone przez stowarzyszenia. Zależy nam, żeby współdziałać, to jest kolejne słowo, współdziałać, współpracować, żeby ciężar tych zadań nie spadał jedynie na stowarzyszenia, na organizacje, ale na samorządy, na władze lokalne. Dam prosty przykład, no, żeby działać, żeby organizacja istniała, potrzebny jest lokal. Proszę Państwa, niektóre organizacje nie mają siedziby własnej. Jak mogą pomagać, jak mogą przyjmować chorych i opiekunów, kiedy nie mają gdzie tego robić? Więc to taki dobry przykład. Tu nie tylko chodzi o wsparcie finansowe, ale o zrozumienie potrzeb chorych, zrozumienie również potrzeb organizacji alzheimerowskich. Na pewno w dyskusji wiele jeszcze tych spraw się pojawi, ale podkreślam trzy ważne rzeczy. Wiedza, wsparcie i współdziałanie. Dziękuję, bo miałam mówić krótko. Dziękuję bardzo. Dobrze, samorządy zostały wywołane. W związku z tym oddaję głos panu Rudolfowi Borusiewiczowi, dyrektorowi Związku Powiatów Polskich. Dzień dobry, panie i panowie, szanowni państwo. Była mowa tutaj o wsparciu i podziękowania pani dyrektor. To ja chciałem powiedzieć, że odkąd powiaty nie powstały, a zostały wspólnoty powiatowe usamorządowione, bo to też chcę zwrócić uwagę, że więzi lokalne powstawały i powstają i przez wieki. Pierwszy, Wacław II, 8 wieków już temu, 8 wiek mamy, zaczął upodmiotawiać wspólnoty, właśnie tak je identyfikując, że to jest racjonalne tutaj powierzać pewne obowiązki. I Gierek nie zlikwidował powiatów, tylko je pozornie pozbawił podmiotowości, bo one szybko odzyskały swoją podmiotowość. Ale to tak w ramach krótkiego wstępu przemycamy każdą informację. A więc usamorządowione wspólnoty od samego początku mają w pakiecie zadań problematykę, gdzie muszą sięgać. I tutaj chcę powiedzieć, że między innymi od samego początku sięgają instytucjonalnie do takiej instytucji jak Rzecznik Praw Obywatelskich, do instytucji. I współpracują z instytucją. Oczywiście szczególne teraz podziękowanie do pana doktora Adama Bodnara, już osobiste, za te przedsięwzięcia, które realizujemy, liczne konferencje, ale że przerzucę wzrok obok do prezesa Najwyższej Izby Kontroli. To samo, Najwyższa Izba Kontroli też udziela nam wsparcia i to autentycznie przez te przedsięwzięcia, które są robione, bo to nie chodzi tylko o kontrolę, ale chodzi o kreowanie rzeczywistości, o to, co było powiedziane. Nie tylko informacja, ale wiedza, ale edukacja. I w końcu do wszystkich organizacji tak zwanego trzeciego sektora pozarządowych, bo to państwo udzielacie wsparcia. Pani prezes powiedziała, no potrzebne jest wsparcie samorządów. No oczywiście, ale jednak, żeby zachować tą prawidłową relację, to najpierw jest samorząd i on ma ten obowiązek. Najpierw jest rząd i ma ten obowiązek, a dopiero dostaje wsparcia z różnego rodzaju instytucji obudowujących. I przechodząc teraz konkretnie do tej konferencji, oczywiście przekazujemy informacje tak jak z wszystkich innych, bo to z kolei Związek Powiatów ma być tym skuteczną instytucją, skutecznym stowarzyszeniem przekazującym w dół. I tutaj nasz dziennik, warto wiedzieć, jest pani redaktor Sylwia Cyrankiewicz, która czuwa wraz z redaktorem naczelnym i z naszymi mediami. Przekazujemy tą wiedzę, także z tego konkretnego przedsięwzięcia też informacja idzie, bo to jedno, relacja na bieżąco. Ale drugie, dokumentacja, zasób informacji, więcej wiedzy, do której mogą sięgnąć radni, do której mogą sięgnąć te instytucje, które się zajmują tą konkretną problematyką, ale to jest jeden z konkretnych fragmentów całego pakietu, jakie ciążą, jakim jest powinność wywiązywać się samorządów gminnych, powiatowych ze swoich zadań. I nie ma dwóch zdań, że najlepszym sposobem jest jedna wiedza, wsparta tak jak tutaj przez profesora, przez tych, którzy mają to rozpoznane od strony akademickiej, naukowej, ale nie mniej ważnym jest
dobre praktyki, pokazanie, jak to inni rozpoznali. Oddać im honor za to, co zrobili i jeszcze ważniejsze, zainspirować kolejne samorządy, kolejne powiaty, kolejne miasta i taka jest rola samorządu. Także również naszego Stowarzyszenia Związku Powiatów serdecznie dziękuję. My za wsparcie, za te kolejne przedsięwzięcia, za cykl konferencji, z którymi też uczestniczymy. Jesteśmy w części więcej lub mniej współorganizatorami. Dziękuję serdecznie i wywiązujemy się ze swojej misji, dziękując za to wsparcie. Dziękuję bardzo. Dziękuję, ponieważ nasza konferencja będzie dostępna, jej nagranie będzie dostępne na naszej stronie, ale też na stronie Związku Powiatów, więc wierzę, że samorządowcy i komisje i instytucje publiczne będą mogły sięgnąć do fragmentów po to, żeby użyć jej do swojej pracy, do dyskusji o tym, co można zrobić u nich lokalnie. Proszę Państwa, zaczynamy w tej chwili wystąpienia pokazujące, jak jest, jakie są dylematy, jaka jest sytuacja osób chorujących i ich rodzin. Zaczniemy od wystąpienia przewodniczącego Podkarpackiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera, pana Zygmunta Wierzyńskiego, który przedstawi wyniki badań prowadzonych na temat tego, ile kosztuje opieka nad chorym, a też ile my jako społeczeństwo wiemy o chorobie Alzheimera, o chorujących i ich rodzinach. Proszę, oddaję panu głos. Pozwolę sobie przedstawić Państwu, jak wygląda obciążenie opiekunów, obciążenie chorych od strony finansowej, jakie koszty ponoszą opiekunowie i chorzy w związku z problemem choroby Alzheimera, jaki ich dotknął. Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Alzheimerowskich pokusiło się w roku 2015 o przeprowadzenie takich badań na terenie całego kraju, badań, których nikt do tej pory w Polsce nie robił jeszcze. Ponieważ jest to pierwsze badanie, nie mając narzędzi odpowiednich, robiąc to tak, jak organizacjom wydawałoby się, że powinno być zrobione, pewno jest to obarczone wieloma niedoskonałościami. Niemniej przedstawia pewien obraz tego, jak wyglądają koszty w opiece z chorobą Alzheimera. Myśmy przeprowadzali dwa badania. Pierwsze badanie to było badanie kosztowe, a drugie badanie świadomości społecznej. Ilości są różne. Oczywiście dotarcie do społeczeństwa i zadanie im pytań, co wiesz na temat choroby Alzheimera, było dużo łatwiejsze i prostsze niż dotarcie do samych opiekunów, a czasem i chorych. Choćby z racji tego, że tych chorych jest w społeczeństwie dużo mniej. Jak wygląda sposób opieki? Zapytaliśmy o to, gdzie przebywają chorzy, jak jest prowadzona opieka nad nimi. I otóż ponad połowa korzysta z tego obszaru badanych osób, z domu dziennego pobytu. Przy czym tu jest wynik troszkę zaburzony, ponieważ łatwiej było dotrzeć ankieterom do tych, którzy są niejako pod ręką, niż dotrzeć gdzieś głęboko na wieś. W związku z tym troszkę to jest zaburzone. Niemniej przedstawia pewien obraz, jak to wygląda. Najmniej przebywa w domach pomocy społecznej, no choćby ze względu na to, że jednak jest to bardzo kosztowne. Jak wygląda wiek i chorego, i opiekuna? Oj, coś źle, przepraszam, odtwarza. Powinny być wartości. 70, prawie ponad 80 lat ma osoba chora, ponad 56 osoby opiekujące się. Wynika to z tego, że opiekują się nimi generalnie
starszymi rodzicami dzieci. Płeć chorego i opiekuna. I tu proszę zobaczyć, jaka jest ciekawa zależność, że w większości chorują panie, ale również w większości opiekunkami chorych są również panie. Jak się kształtowała miejsce zamieszkania naszych badanych? Więc większość to jest miejscowości 50 do 300 tysięcy osób. Czy opiekun mieszka z chorym? Zdecydowana większość ma w domu chorego, nawet jeśli przebywa w domu dziennego pobytu, czy korzysta z usług domu dziennego pobytu, to jednak przebywa w domu i opiekują się nim współmieszkańcy. Zapytaliśmy też o to, jak długo trwa choroba do momentu badania. Więc od momentu diagnozy do badania to jest to ponad 5 lat. Czyli ktoś, kto opiekuje się chorym, to już miał rozeznanie w tych kosztach, jak one wyglądają. Skala ADL to jest skala sprawności chorego. Im niższa wartość, tym ta osoba jest mniej sprawna. Czyli proszę zobaczyć, ponad 40% osób jest zupełnie niesprawnych, wymagających całodobowej opieki, bo nie są w stanie samodzielnie w ogóle funkcjonować. I kim jest opiekun? Proszę zobaczyć, najwięcej opiekunów jest wśród dzieci osób chorych. Wynika to z tego, że mamy jednak to poczucie obowiązku wobec rodziców i należy się nimi zająć. Na drugim miejscu jest współmałżonek, reszta osób to już jest znikomy odsetek. Jaki jest status zawodowy opiekuna? Mniej więcej pół na pół to są emeryci i pracujący. I zaczynamy mówić już o liczbach. Średni dochód chorego to jest 1800 zł. Proszę zapamiętać tą liczbę. Do niej odniosą się potem wartości następne i będziemy mieć porównanie, jak naprawdę kształtują się koszty opieki nad chorym na chorobę Alzheimera. Koszty poniesione jednorazowo na adaptację mieszkania. Co w tych kosztach myśmy uwzględniali? Uwzględnialiśmy przystosowanie lokalu do tego, aby chory mógł funkcjonować w domu. To było przystosowanie czy wymiana urządzeń gazowych na takie, które zabezpieczą przed zrobieniem krzywdy sobie i komuś przez chorego. To zakup czy wynajem choćby łóżka specjalnego i tak dalej, i tak dalej. Proszę zobaczyć, jak to już są koszty. Dochód chorego jest 1800 zł. Jak kształtowały się koszty ponoszone na opiekę nad chorym w różnych sytuacjach? Pierwszy słupek, ten niebieski, to jest dom, czyli chory cały czas przebywa w domu. Koszty, mieliśmy dochód chorego 1800 zł, tu mamy ponad 2100 zł koszt opieki w domu. Najniższy koszt, mówię, to są koszty ponoszone przez chorego bądź opiekuna. Są wtedy, kiedy chory przebywa w domu i korzysta z domu dziennego pobytu, bo resztę kosztów dopłaca, powiedzmy, samorząd. Zakłady opiekuńczo-lecznicze. Koszt z punktu widzenia opiekuna czy chorego jest najniższy, a dlatego, że dużą kwotę dopłaca NFZ. I dom pomocy społecznej, samorządowe domy. Kwota już ponad 2100 zł. No i najdroższe prywatne domy opieki. Kwota już niebotyczna, grubo ponad 3000 zł. A jak wyglądają koszty opieki w poszczególnych tych sytuacjach? I tak, koszty
ponoszone na opiekę nad chorym, który przebywa stale w domu. Proszę zauważyć, że te koszty największe są w obszarze płatnej opieki, czyli płacimy za opiekunkę dochodzącą czy opiekuna, który się będzie zajmował naszym podopiecznym wtedy, kiedy my musimy iść do pracy czy załatwić jakieś swoje ważne sprawy. Podobny rozkład, kiedy przebywa chory w domu i korzysta z usług domu dziennego pobytu. Proszę zwrócić uwagę również na to, że w tych kosztach uwzględnione są koszty leków opiekuna, który musiał zacząć korzystać z tych leków z powodu choroby podopiecznego. To są nerwice, to są choroby serca i tak dalej, i tak dalej. Ale wywołane stanem swojego podopiecznego. I podobny rozkład kosztów wtedy, kiedy chory przebywa w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub w zakładzie opiekuńczo-pielęgnacyjnym. I tu największą część tych kosztów oczywiście to są koszty ponoszone czy pobierane z wynagrodzenia bądź renty chorego na utrzymanie w zakładzie opiekuńczo-leczniczym. I podobny rozkład, no niestety uciekło tutaj, ale przy tych kosztach, które tam sięgały prawie 2000, ponad 2200 zł, największą wartość to jest opłata za pobyt w DPS-ie. I koszty pobytu w prywatnym domu opieki. Więc największa część tych kosztów to właśnie koszty opłaty za sam pobyt. To tyle, jeśli chodzi o stronę kosztową. Drugą prezentację można prosić. Drugie badanie, które wykonywaliśmy, to na dużo większej grupie osób, badanie świadomości społecznej dotyczącej choroby Alzheimera. Badania były robione w całej Polsce i dużo większe są... Tych ankiet było prawie 1000, więc już próbka taka, która daje wyobrażenie o świadomości społecznej. Praca organizacji pozarządowych, praca nas wszystkich w uświadamianiu społeczeństwa, w przekazaniu wiedzy zaczyna owocować. Jak Państwo pamiętają, o chorobie Alzheimera zaczęło to mówić dopiero przy okazji choroby prezydenta Reagana. Wtedy zaczęło się głośno o tej chorobie na świecie. Ale u nas to było dalej nieznane. Natomiast cała systematyczna praca przy różnych okazjach, artykuły w prasie, spotkania choćby takie jak to, dają jednak powolutku efekty. I trochę statystyki, czyli płeć ankietowanych osób, zdecydowanie znowu się proszę zobaczyć, panie w przeważającej większości i nawet procent jest bardzo zbliżony. Jak się przedstawiał wiek ankietowanych osób? Najwięcej osób między 31 a 70 rokiem życia. Mniej więcej po połowie rozłożony głos. Wykształcenie. Również procentowo, procentowo mniej więcej podobna wartość. Miejsce zamieszkania. Zdecydowanie pokazuje się miasto. Dlaczego? W ośrodkach wiejskich w dalszym ciągu choroba Alzheimera jest traktowana trochę jako temat tabu. To jest raz, po które dotarcie do osób w środowiskach wiejskich jest zdecydowanie trudniejsze. Nikt nie prowadzi w zasadzie statystyk, kto gdzie mieszka i stąd te badania, które są, były tak trochę
w większej części robione z tytułu łatwiejszego dotarcia właśnie w środowiskach miejskich. I to się tutaj odzwierciedla. Czy chory, ankietowany miał chorego, bądź się spotkał z chorobą Alzheimera, czy miał, czy może ma, więc w mniejszej części 1/3 odpowiedziała, że tak, czyli spotkała się z problemem choroby Alzheimera. Albo u siebie w domu, albo gdzieś w najbliższej sąsiedztwie. I proszę zobaczyć, jak wygląda wiedza o samej chorobie. To, że 78% osób uważa, że choroba Alzheimera jest najczęstszą przyczyną demencji, to jest właśnie skutek naszej pracy. Nas wszystkich, którzy się tą tematyką zajmują. Ale zdarzają się również osoby, w bardzo niewielkim procencie, niemniej jednak, które uważają, że jest to choroba serca. I jakie są objawy według ankietowanych, pierwsze objawy choroby Alzheimera? Tu jest, pojawia się zaburzenie równowagi. Przypuszczamy, że osoby ankietowane spotkały się z chorym wtedy, kiedy miał już trochę zaawansowany etap i tej choroby i widziały u nich zachwiania równowagi. Stąd pewnie ten procent, bo zdecydowana większość jednak uważa, że kłopoty z zapamiętywaniem. I czy można chorobę Alzheimera wyleczyć? Zapytaliśmy o to. 4% jednak uważa, że da się ją wyleczyć. Niestety, póki co to nie jest możliwe. I też pytanie, kto sprawuje najczęściej opiekę nad chorym na chorobę Alzheimera? I tu też głosy były tak, jaka jest rzeczywistość, czyli w zdecydowanej większości opiekuje się rodzina chorym. I kto ponosi największe koszty? To zasłaniał pan. 96% chory i jego rodzina, co też jest zgodne z prawdą. I z czego wynikają kłopoty z pamięcią? Na tak postawione pytanie, proszę zobaczyć, 15 osób odpowiada, że z wieku. Natomiast rzeczywiście prawidłowa odpowiedź to 83%, czyli z demencji, choć 2% uważa, że niedożywienie jest powodem kłopotu z pamięcią. Czy choroba Alzheimera jest naturalną konsekwencją starzenia się? Proszę zobaczyć. Większość uważa, że nie, czyli nie jest to przywilej wieku niejako, ale 1/3 jednak uważa, że wiek determinuje to, że zapada się na chorobę Alzheimera. I ile osób choruje na chorobę Alzheimera? Po połowie mniej więcej rozłożyły się głosy. Prawidłowa ocena 300 tysięcy osób, ale ponad 40% uważa, że tylko 100 tysięcy. Już nie mówię o tym 30 tysiącach osób. Czyli tu jeszcze należałoby trochę popracować nad uświadomieniem o skali problemu, który występuje. Dziękuję bardzo. I mogę, uzupełniając wypowiedź pani dyrektor, to w Rzeszowie, w Starostwie Powiatowym również jest transmisja naszej konferencji tej i uczestniczymy w niej czynnie. Bardzo się cieszymy. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy Rzeszów. Kolbuszowi BTC też. Ja sobie pozwolę te badania, które tu państwu przedstawiłem, wyniki tych badań, we współpracy z Instytutem Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego powstała taka książeczka, gdzie naukowcy
opracowali to w sposób taki fachowy, zawodowy i rzetelny. I w takiej publikacji jest to dostępne. Ja sobie pozwolę panu doktorowi Bednarowi wręczyć tą książeczkę. Ku pamięci. Zbiorczo opisany problem i przedstawiony tak, jak to naukowcy powinni przedstawić. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Myślę, że będziemy mieli szansę odnieść się do w dalszej części konferencji do tej prezentacji. A teraz proszę uprzejmie szefa Najwyższej Izby Kontroli, pana Krzysztofa Kwiatkowskiego, o zaprezentowanie raportu dotyczącego skali i wyzwań, przed którymi stajemy, jeśli chodzi o chorobę Alzheimera w Polsce. Bardzo proszę. Ja może rozpocznę zamiast zakończyć pokazaniem, tak jak było ostatnio. Ja mam nadzieję, że państwo mieliście okazję zapoznać się z raportem opieka na to, co mamy. Mam nadzieję, że państwo mieliście okazję zapoznać się z raportem Najwyższej Izby Kontroli opieka nad osobami chorymi na chorobę Alzheimera oraz wsparcie dla ich rodzin. To jest jeden z moim zdaniem absolutnie najważniejszych raportów w obszarze szeroko rozumianej służby zdrowia, pomocy społecznej. Jest ze mną pan dyrektor Piotr Miklis, to jest dyrektor jednostki, która przeprowadzała kontrolę skądinąd specjalizującej się w obszarze służby zdrowia. Do tego też są niezwykle ciekawe wyniki badań ankietowych, które my również przeprowadzaliśmy. Jeszcze dzisiaj na stronie Najwyższej Izby Kontroli państwo będziecie mogli się zapoznać z całością tych badań i oczywiście jest odnośnik do samego raportu. Było takie powiedzenie, które mi się bardzo podobało ze strony pani prezes, że w obszarze pracy z osobami chorymi na chorobę Alzheimera i pomocy im bliskim, takie trzy słowa są kluczowe: wiedza, wsparcie i współdziałanie. I proszę traktować raport Najwyższej Izby Kontroli jako taki dokument, który ma dać tą wiedzę, zachęcić do wsparcia i popchnąć do współdziałania decydentów, bo raporty Najwyższej Izby Kontroli właśnie temu mają służyć. Ja też mam takie czasami pytania, niektórzy są zaskoczeni, że Najwyższa Izba Kontroli, która na wielu miejscach jest jeszcze synonimem instytucji, która bada w sposób szczególny wydatki publiczne, zajmuje się różnymi innymi zagadnieniami. Tak, chciałbym państwa przekonać do tego, że w wielu różnych obszarach, także w tym obszarze, raporty NIK-u mogą być niezwykle pomocnym narzędziem, głównie do tego, żeby rozmawiać z decydentami i przekonywać ich właśnie do potrzeby podejmowania decyzji. Stąd za chwilę państwo zobaczycie, że układ tego raportu to także takie wprowadzenie do tej problematyki, ale zanim zacznę go szczegółowo omawiać, ja powiem tylko trzy zdania jeszcze o innym raporcie, który jest bezpośrednio z tym związany, a który ogłosiliśmy nie półtora miesiąca temu. To był raport dotyczący opieki nad osobami starszymi w dziennych domach pomocy i przeczytam tylko trzy zdania wstępu z tego raportu. Prowadzone przez samorządy dzienne domy pomocy skutecznie zapewniają seniorom tak potrzebne wsparcie, pomimo tego, że jest to rozwiązanie korzystne dla dwóch stron, dla seniorów, które pozwalają dłużej funkcjonować w dotychczasowym środowisku, nawet jeśli nie są już w pełni samodzielni, i dla samorządów, bo kosztują mniej niż tradycyjne całodobowe domy opieki, to na ich uruchomienie decyduje się zaledwie 10% gmin w Polsce. Część paradoksalnie z braku środków, a część dlatego, że niewystarczająco rozpoznaje potrzeby osób starszych na własnym terenie. I to jest niestety coś, co się powtarza i co się powtarza także w tym raporcie. Świadomość wśród decydentów na różnym etapie, ona jest oczywiście większa i tu kieruję do pana dyrektora Rudolfa, a jest to sformułowanie. Samorządy oczywiście często mają większe rozpoznanie niż administracja rządowa skali potrzeb, z którymi przychodzi się zmierzyć na swoim terenie, potrzeb określonych ludzi, to jednak generalnie o szeroko rozumianej administracji publicznej, rządowej, samorządowej, także tych, którzy odpowiadają za kontraktowanie w systemie opieki zdrowotnej, zaraz będę o tym mówił, ta świadomość jest daleko mniejsza niż skala wyzwań i potrzeb. I zacznijmy właśnie od tej skali wyzwań i potrzeb. Według danych statystycznych Polska jest tym krajem w Europie, który jest jednym z najszybciej starzejących się i udział osób w wieku 65+ w strukturze ludności
tylko w latach 2005-2015 wzrósł z 5 milionów do ponad 6 milionów. Według prognoz demograficznych GUS udział grupy wiekowej 65% plus w ogóle mieszkańców Polski ulegnie, pani prezes mówiła nawet o tych bardziej pesymistycznych szacunkach, potrojenia do roku 2050. Duża część ekspertów mówi podwojenie, czy to będzie podwojenie, czy to będzie potrojenie, to będzie co najmniej kilkanaście milionów Polaków w tej grupie wiekowej w roku 2050. I według danych medycznych na chorobę Alzheimera choruje 3% osób w wieku 65-69 lat, ale już 23% w wieku 80-84 lata, zaś w grupie 90+, 70%. Przy tej naturalnej tendencji, która oczywiście nas cieszy, że wiek nas wszystkich się wydłuża, czyli mamy dłuższy okres przeżywalności, jakby powiedzieli eksperci z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, to w tym momencie musimy mieć to poczucie, że duża część tej populacji, czy tego chcemy, czy nie, przyjdzie jej się zmierzyć z chorobą Alzheimera i państwo poprzez swoje instytucje musi być na tą sytuację i samorząd przygotowaną. W trakcie kontroli ustaliliśmy, że władze publiczne nie posiadają pełnych lub nawet przybliżonych danych o liczbie chorych w Polsce, takich potwierdzonych odpowiednim przygotowaniem, badaniem, bo oczywiście te szacunki, które ja również przywoływałem, one są, ale to nie jest przeprowadzone w sposób wystarczający podejmowanie racjonalnych decyzji, przygotowywanie programów, a przede wszystkim zapewnienie źródeł ich finansowania. Przy utrzymaniu się obecnych trendów demograficznych za 3 dekady około miliona Polaków, i to jest ta dolna granica według ekspertów, będzie cierpiało na chorobę Alzheimera. W ramach niniejszej kontroli co zrobiliśmy? Oceniliśmy programowanie i prowadzenie działań na rzecz osób z chorobą Alzheimera i ich rodzin zarówno na poziomie właściwych ministrów, wojewodów, samorządów, województw, jak i podmiotów bezpośrednio zaangażowanych w niesienie pomocy osobom chorym. Skontrolowaliśmy zarówno podstawowe placówki opieki zdrowotnej, środowiskowe domy samopomocy, organizacje pozarządowe, stosowne ministerstwa, wojewodów, marszałków. I tak jak powiedziałem, uzupełniliśmy tą kontrolę badaniami TNS Kantar. Jak oceniliśmy pomoc dla chorych i ich rodzin? Ustalenia kontroli wskazują, że powszechny system opieki zdrowotnej nie rozwiązuje w ocenie Najwyższej Izby Kontroli problemów zdrowotnych ludzi z chorobą Alzheimera i ich środowiska. Opieka społeczna robi więcej, lecz i tutaj z osobami z chorobą Alzheimera postępowano głównie tak jak z osobami starszymi, choć potrzeby chorych z otępieniami są bardzo specyficzne. Na przykład pojawia się konieczność zapewnienia im opieki, bezpieczeństwa przez całą dobę i pogłębiające się, mamy tu do czynienia z pogłębiającym się uzależnieniem od opiekunów. Co więcej, według wyników badania społecznego w polskim społeczeństwie przeważa opinia, że państwo oraz instytucje publiczne nie są dostatecznym wsparciem dla chorych oraz ich opiekunów. 3 na 5 dorosłych Polaków uważa, że chorzy i ich opiekunowie pozostawieni są sami sobie. W tej sytuacji najistotniejszym środowiskiem aktywnie promującym wdrażania nowych rozwiązań są, i za co jeszcze raz dziękuję przedstawicielom organizacji pozarządowych, organizacji społecznych obecnych na tej sali, że właśnie najskuteczniejsza pomoc przychodzi i to są odczucia osób, które zajmują się osobami chorymi, od organizacji pozarządowych oraz od niektórych samorządów. My w toku tej kontroli pokazaliśmy także miasta, w której uważamy, że są realizowane dobre programy opieki nad osobami chorymi. U nas w tym raporcie możecie państwo przeczytać o ciekawych programach, które realizuje miasto Wrocław. W ramach kontroli pozyskano oceny w układzie, przeprowadziliśmy tą analizą słabych i mocnych stron w grupie 61 podmiotów, aż w tej grupie mieliśmy i konsultantów krajowych, wojewódzkich, w dziedzinie neurologii, geriatrii, wojewodów, marszałków województw dotyczących obecnie stosowanych rozwiązań praktycznych w leczeniu i opiece nad osobami chorymi i wsparcia ich rodzin i opiekunów. I tak, w toku tej kontroli jako najsłabszą stronę wskazano obecne rozwiązania, w zasadzie ich brak i brak wypracowania docelowego modelu leczenia i opieki, w szczególności rozwiązań organizacyjnych i standardów postępowania diagnostycznego w kontekście osób chorych na Alzheimera. Za najistotniejsze zagrożenie uznane zostały czynniki demograficzne, które państwu już przedstawiłem. Za najistotniejszą szansę uznania została możliwość wprowadzenia
wdrożenia narodowych rozwiązań strategicznych. Mamy takie programy. Uważamy, że ta problematyka, czyli zakres tej choroby, perspektywy demograficzne absolutnie uzasadniają potrzebę wprowadzenia narodowych rozwiązań strategicznych w kontekście opieki i pomocy osobom chorym na chorobę Alzheimera i oczywiście współpracy z ich opiekunami. Za najistotniejszą, mocną stronę uznaliśmy mimo wszystko dostęp do świadczeń gwarantowanych, czyli diagnostyki, leczenia ambulatoryjnego, specjalistycznego. Przedstawione na slajdzie wyniki zapytania wskazują wyraźnie, że oczywiście możliwe jest także w tym obszarze lepsze wykorzystanie już istniejących zasobów i tych działań, które podejmuje państwo. Ja już nie omawiam szczegółowo slajdy, mam nadzieję, że one są na tyle widoczne, że państwo to, co mówię, mogliście sobie uzupełnić. Szczególnie ważne w naszej kontroli było uzyskanie obrazu środowiska osób z chorobą Alzheimera widziane oczami społeczeństwa. I tutaj muszę powiedzieć o relacji z tymi wynikami, które państwo już mogliśmy się zapoznać, bo najistotniejsze konkluzje z tego badania są następujące. Rzeczywiście większość Polaków uznaje tę chorobę za bardzo poważny problem. Badanie pamięci w grupie seniorów 60+ praktycznie nie jest wykonywane przez lekarzy pierwszego kontaktu. Ja mówię także w oparciu o inne badania, które przeprowadzaliśmy. Rokrocznie mamy kilkanaście kontroli w obszarze funkcjonowania służby zdrowia. Diagnoza schorzenia to proces długotrwały ze wszystkimi tego typu konsekwencjami. Trudno dostępni są lekarze specjaliści zajmujący się chorobami, chorymi z chorobą Alzheimera, a jeśli już podejmowane jest leczenie, i tu chciałbym też, żebyśmy nie byli tylko tym, którzy tak smutne informacje przekazują. Tu chciałbym bardzo wyraźnie podkreślić, że jeżeli już to leczenie jest podejmowane, to ono przez opiekunów chorych jest oceniane raczej dobrze. Trudno dostępny jest pobyt w placówkach realizujących opiekę całodobową, a wystąpienie choroby Alzheimera pogarsza sytuację materialną większości chorych i ich rodzin. Dlaczego? Widzieliśmy to w tym badaniu, które było prezentowane wcześniej. Kolejny wniosek dotyczy sprawy w naszej kontroli marginalnej, ale ważnej dla bezpieczeństwa pensjonariuszy niektórych placówek dla osób starszych i szerzej bezpieczeństwa sanitarnego kraju. W obecnym stanie prawnym podmioty prowadzące na podstawie przepisów o działalności gospodarczej placówki sprawujące całodobową opiekę nad osobami niepełnosprawnymi, chorymi w podeszłym wieku nie są podmiotami leczniczymi i nie są zobowiązane do zgłaszania przypadków zakażeń służbom sanitarnym. To jest może taki problem mniej istotny, ale z punktu widzenia całości zagadnień, którymi się zajmowaliśmy, też go zauważyliśmy. W celu zapewnienia bezpieczeństwa podopiecznych wyżej wymienionych placówek niezbędne jest wprowadzenie takiego obowiązku do przepisów powszechnie obowiązujących. Kontrole NIK-u często się kończą wnioskami de lege ferenda, de lege lata, czyli o konieczności zmian przepisów prawa czy stosowania przepisów prawa i stąd właśnie o tym wniosku także państwu mówię. Odnośnie do pierwszego i drugiego spostrzeżenia, o którym mówiłem, należy podkreślić, że choć aktywni lekarze rodzinni i placówki medyczne stanowiły nieliczne wyjątki, to jednak sam fakt wykazania przez te podmioty inicjatywy na tym polu oznacza, że w samym środowisku lekarskim istnieje już zrozumienie wagi tego problemu i ten potencjał należy w naszej ocenie wykorzystać poprzez wprowadzenie powszechnych badań przesiewowych w kierunku chorób otępiennych. Okazją ku temu może być wprowadzany przez resort zdrowia tak zwany bilans 60-latka. To także potencjał wymagający umiejętnego spożytkowania, szczególnego podkreślenia wymaga wszechstronność powyższej aktywności i tu fragment dotyczący organizacji społecznych, środowisk alzheimerowskich, które zdołały pozyskać do współpracy w tym zakresie autorytety medyczne. W toku też kontroli, to co już raz powiedziałem, zauważyliśmy bardzo dużą aktywność organizacji społecznych na tym polu i że to one są często takim motorem napędowym tych przygotowywanych zmian w tym obszarze i także ogromnego wysiłku edukacyjnego, który w ostatnich latach widzimy, został poczyniony właśnie przybliżający problematykę osób chorych i opieki nad tymi osobami. Ale opisane inicjatywy nie przyniosły w naszym ocenie efektów oczekiwanych przez środowisko osób zajmujących się chorymi na chorobę Alzheimera. Minister zdrowia konsekwentnie stał dotychczas na stanowisku, że ta choroba nie wymaga rozwiązań innych niż dotychczas funkcjonujące. Wiadomo, że osoby chore na Alzheimera rzeczywiście w chwili obecnej nie mogą być leczone przyczynowo. Nie oznacza to jednak, że rozwinięta diagnostyka obejmująca osoby objęte ryzykiem zachorowania na Alzheimera nie
nie byłaby już dziś przydatna. Pamiętać trzeba bowiem, że statystycznie co drugi Polak, u którego zostanie zdiagnozowana któraś z chorób otępiennych, ma szansę na podjęcie skutecznego leczenia przyczynowego. Osoby z chorobą Alzheimera mogą już także liczyć na dostęp do terapii opóźniających postęp choroby i podnoszących jakość życia. Tak twierdzą najwybitniejsi specjaliści i Najwyższa Izba Kontroli absolutnie się z tymi opiniami zgadza. Skutkiem stosowania takiej terapii jest przesunięcie w czasie momentu, w którym choremu musi być zapewniona całodobowa opieka w specjalistycznym ośrodku lub konieczne jest wyłączenie z aktywności zawodowej i normalnego życia któregoś z członków rodziny. Jeżeli mówimy o takich kosztach i liczymy je tylko, przepraszam, tak prymitywnie w sensie kosztów ponoszonych na chorego, to jest absolutnie nieprawidłowy sposób liczenia. Opóźnienie demencji to jest także na przykład mniejszy zakres zaangażowania osób bliskich. Jeżeli mówimy o rzeczywistych kosztach, dla wielu z tych osób to jest także ograniczenie albo całkowita rezygnacja z aktywności zawodowej i to również, mówię to oczywiście w imieniu instytucji NOKTA, w sposób szczególny patrzę także na finanse publiczne. To również powinno być uwzględnione w tym rachunku. I oczywiście my zdajemy sobie sprawę, a NIK najlepiej pewno ze wszystkich instytucji publicznych, na problem tak zwanej krótkiej kołdry w służbie zdrowia, że tych pieniędzy jest zbyt mało. Dlatego nie omieszkam tutaj na marginesie przypomnieć innych raportów NIK-u, która pokazuje, jak mało wydajemy pieniędzy na służbę zdrowia, gdzie jesteśmy w rankingach oceny służby zdrowia wśród innych państw europejskich. To, że sąsiadujemy z takimi krajami jak Albania, Bułgaria czy Rumunia, naprawdę nam chluby nie przynosi. Jeżeli mówimy o rozwoju cywilizacyjnym Polski, o tym, jaki postęp poczyniliśmy w ostatnich 10-15 latach, to jest wszystko prawda. Najwyższa Izba Kontroli jest tą instytucją, która od wielu lat konsekwentnie mówi, niech ten rozwój cywilizacyjny państwa polskiego przesunie się na obszar służby zdrowia. Dość już sytuacji, w której nakłady na służbę zdrowia stawiają nas na żenująco niskim poziomie, nawet w kontekście państw Europy Środkowej, czyli państw, które są na podobnym rozwoju cywilizacyjnym. I później nie odpowiadalibyśmy sobie na pytania w stylu, no dobrze, przekażemy dodatkową pulę środków na osoby chore na Alzheimera, ale skąd je mamy zabrać w obszarze służby zdrowia? Absolutnie uważamy, że nakłady w ramach wydatków publicznych na służbę zdrowia powinny ulec zwiększeniu i Najwyższa Izba Kontroli konsekwentnie o tym od wielu już lat mówi. Nikt nie rości sobie oczywiście prawa do wskazywania, tu wracamy już na grunt konkretnie chorych i ich opiekunów, wskazywania konkretnych rozwiązań. Tym niemniej w toku kontroli zgromadzone zostały materiały i dokonano opracowania pozwalające na zabranie głosu w dyskusji. I tylko tak należy rozumieć treść tego zestawienia, które Państwo widzicie, jako materiał będący zaproszeniem do dyskusji nad istotnymi kierunkami działań, poszukiwaniem rozwiązań organizacyjnych oraz programowych dotyczących leczenia i opieki nad osobami dotkniętymi chorobami otępiennymi. Trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że są to problemy stojące przed całym naszym społeczeństwem. Naszym zadaniem proponowane kierunki zmian powinny być rozpatrywane w dwóch obszarach, finansowym i organizacyjnym. I tylko bardzo krótko te najważniejsze wnioski. W obszarze finansowym należy rozważyć powrót do możliwości przeprowadzenia diagnostyki w formule jednodniowej, a jeżeli to nie będzie możliwe, to w formule skróconej do dwóch dni. Unika się w ten sposób ponoszenia kosztów na finansowanie usług hotelowych w szpitalach i można koncentrować się na badaniu. Ja nie będę tego rozwijał, jaki mamy system oczywiście kontraktowania opieki zdrowotnej, co on powoduje, czym są zainteresowane dyrekcje szpitali, w jaki sposób trzyma się pacjenta w szpitalach, to jest na dłuższą rozmowę. Dzisiaj czytam tylko Państwu hasła, zdecydowana większość spośród Państwa oczywiście wie, o czym mówię. Jestem także do dyspozycji w przerwie, żeby oczywiście szczegółowo na temat tych zagadnień porozmawiać. Drugi wniosek. Koncentracja diagnostyki w krótkim czasie pozwala na lepsze ordynowanie leków, by nie wykluczały się, by znany był ich pełen zestaw. Takie działania redukuje koszty terapii. To jest w ogóle ciekawy wniosek. Ja Państwa zachęcam także do przeczytania innego raportu NIK-u dotyczącego opieki nad osobami starszymi, gdzie też pokazujemy właśnie, jak ta opieka, jeżeli jest realizowana przez lekarzy specjalistów, którzy także analizuje, jak zaordynować leki, szczególnie tam, gdzie pacjent bierze więcej niż jeden lek w związku z licznymi schorzeniami. To jest też niezwykle ciekawe zagadnienie, które się Najwyższa Izba Kontroli już zajmowała. O zaletach wczesnego rozpoznania choroby, która daje możliwość wdrożenia szybszej terapii, opóźnienia momentu pełnego uzależnienia pacjentów od opiekunów, nie muszę nawet wspominać.
Wspomniane wyżej działania powinny przynieść nie tylko korzyści finansowe, nie wynikające z utrzymania pod kontrolą kosztów leczenia osób dotkniętych chorobami otępiennymi. Ważną i oczekiwaną korzyścią powinno być także wprowadzenie zmian organizacyjnych w systemie opieki zdrowotnej, pozwalających na zwiększenie dostępności do świadczeń. I tak uważamy, że jednodniowa intensywna diagnostyka pozwoli na uniknięcie pojawienia się tego samego pacjenta w wielu kolejkach do specjalistów, co ulży zwłaszcza opiece ambulatoryjnej. Konsekwencja w ordynowaniu leków pozwoli na redukcję liczby powikłań wynikających ze stosowania leków wykluczających się, badania przesiewowe na najbliższym pacjentowi poziomie, czyli w podstawowej opiece zdrowotnej, pozwolą udrożnić ścieżki wiodące do specjalistycznej opieki medycznej. Już ostatnie dwa slajdy. Podobnie jest w obszarach finansowym i organizacyjnym. Uporządkować można propozycje zmian w systemach opieki społecznej, choć w tym przypadku pozytywne skutki finansowe mogą się pojawić później. Ja mówiąc o pozytywnych skutkach finansowych, żebyście Państwo mnie rozumieli, mówię o lepszym wykorzystaniu środków, które są, i wykorzystaniu tych, które w wyniku lepszej organizacji się pojawią, bo tu potrzeby są tak duże, na przeznaczenie ich oczywiście także na osoby chore na chorobę Alzheimera, bo nie mówimy o czynieniu oszczędności na osobach chorych, bo te środki są tak małe, a system pomocy państwa, no delikatnie mówiąc, jaki jest obraz, to widzieliście Państwo i w wystąpieniach poprzedzających i moim, że tutaj o samych oszczędnościach sensu stricto nie ma mowy, tylko mówimy o lepszym wykorzystaniu środków, które jest, a wniosek NIK-u mówi wyraźnie o radykalnym zwiększeniu nakładów na pomoc osobom chorym i ich opiekunom. Zwracamy także uwagę, żeby w rachunku tych kosztów uwzględniać zapobieganie wypadania opiekunów i często całych rodzin z rynku pracy w wyniku wypalenia się, także była o tym mowa, także w pokazaniu tych statystyk, jak po jakimś okresie opieki nad chorym kilkuletnim, często to opiekunowie są tymi osobami, które kwalifikują się do natychmiastowego podjęcia leczenia, ale w związku ze schorzeniami, które u nich występują, i to również w tym rachunku kosztów powinno być uwzględnione. Korzyści wynikające z wczesnej, precyzyjnej diagnozy będą dotyczyć także systemu opieki społecznej. Dzięki oszczędności czasu poświęconego przez opiekunów na asystowanie osobom chorym w trakcie wydłużonej diagnostyki poprzez samo zmniejszenie liczby podopiecznych zbyt wcześnie uzależniających się od opieki. W obszarze organizacji społecznej należy oprócz wspomnianych już działań odciążających opiekunów rozważyć wprowadzenie systemowych szkoleń dla personelu placówek opiekuńczych, a także członków rodzin osoby dotkniętych chorobą. Działanie także pozwoli na lepsze wykorzystanie zasobów i ograniczy straty wynikające z opieki sprawowanej w sposób intuicyjny przez przeszkolonych opiekunów. Podsumowując, mam nadzieję, że głos Najwyższej Izby Kontroli z punktu widzenia tej instytucji, która w sposób szczególny przygląda się wydatkom, bo tu chylimy czoła przed takim inicjatywą, jak inicjatywa rzecznika dzisiejszej konferencji organizacji społecznych, to Państwo najlepiej wiecie, jak ustawić ten system pomocy osobom chorym, a także wsparcia ich opiekunów. Najwyższa Izba Kontroli za to bardzo mocno, jasno i wyraźnie mówi. Po pierwsze, nakłady w Polsce na służbę zdrowia powinny być zwiększone, bo miara tych oczekiwań naturalnych w związku z rozwojem kraju adresowanych do osób, jest z nami też przedstawiciel Narodowego Funduszu Zdrowia, jest daleko idąca, ale oni nie będą w stanie sprostać tym oczekiwaniom bez decyzji politycznej, bo to jest decyzja polityczna, jak ustalać budżet państwa, w szczególności proporcje i nakłady finansowe na każdą z dziedzin. I uważamy, że taką ewidentnie niedofinansowaną dziedziną, i mówimy to bardzo wyraźnie, NIK patrzy w takim układzie holistycznym na całość wydatków budżetu państwa, jest zawsze obszar służby zdrowia. Cieszą oczywiście pieniądze zwiększane na przykład na obronność państwa, ale należy sobie zawsze zadać pytanie o priorytety w funkcjonowaniu danego państwa. Gdzie ten strumień pieniędzy i jak powinien być skierowany? No i drugi wniosek, tak jak powiedziałem, obszar osób chorych na chorobę Alzheimera. Praca, a w zasadzie trzeba powiedzieć poświęcenia i misji ich opiekunów, to jest jeden z tych obszarów, który wygląda szczególnie, powiem delikatnie, kiepsko w Polsce, i on wymaga radykalnych, szybkich, konsekwentnych decyzji organizacyjnych i finansowych, i taki obraz wyłania się z raportu Najwyższej Izby Kontroli. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo, panie prezesie. To jest i raport, i rekomendacje, to jest ogromna wartość dla całego środowiska. Mam nadzieję, że wykorzystamy to również w pracach nad
nową polityką senioralną, która jest w tej chwili przez rząd przygotowywana, oby tak się stało. Mam też nadzieję, że zarówno pan prezes, jak i pan przewodniczący pozwolą nam umieścić prezentację na stronie www pod konferencją, tak żebyście państwo wszyscy mieli do nich dostęp. A teraz poproszę pana profesora Tadeusza Parnowskiego, żeby powiedział, jak wygląda sytuacja okiem lekarza i czy zgadza się z tymi rekomendacjami przedstawionymi przez Najwyższą Izbę Kontroli, a być może chce też do nich coś dodać. Bardzo proszę, panie profesorze. Bardzo dziękuję. Dzień dobry państwu. Proszę państwa, ja chcę się podzielić z państwem garścią moich refleksji jako lekarza praktyka, psychiatry, który przyjmuje osoby starsze i właściwie tylko starsze, wśród których znajdują się osoby także z zespołami otępiennymi, ale także jako rzecznik odpowiedzialności zawodowej, ponieważ coraz więcej pojawia się skarg rodzin, pacjentów na nieadekwatne i lekceważące zachowanie ze strony lekarzy i kadry lekarskiej w stosunku do osób starszych. Tutaj też są skargi na przykład na różne działania lekarzy w odniesieniu do procesu diagnostycznego otępień, ale także i leczenia tych otępień, nieadekwatnego, jak się wydaje, rodzinom, zresztą często słusznie. Tak więc będą to praktyczne moje refleksje. Oczywiście zgadzam się z wcześniejszymi wypowiedziami, to jest pełna zgoda pomiędzy praktykami i tymi, którzy podliczają i sumują pewne informacje. Problemem naszym jest to, że jeżeli przeliczymy bardzo tak zgrubnie, jak się ma wiek podeszły, populacja wieku podeszłego do częstości występowania otępienia, to jest to bardzo proste przeliczenie. Mamy 6 303 000 osób powyżej 65 roku życia, to jest 16%. W tym około 10% ma otępienie, to jest 630 tysięcy i około 8%, 7% jest to choroba Alzheimera, czyli powyżej 500 tysięcy, powyżej 500 000 osób z chorobą Alzheimera. Czy to jest prawda? Nie wiem, proszę państwa, i tego nikt nie wie w Polsce. Na tym polega główny problem, że posługujemy się w przeciwieństwie do właściwie wszystkich już krajów europejskich przybliżonymi danymi na temat częstości występowania zespołów otępiennych typu alzheimerowskiego, ale także zespołów otępiennych innego typu. Tak więc ten brak badań epidemiologicznych, o których już była tutaj mowa, z wyliczeniem jakiego typu zespoły otępienne, o jakim nasileniu, co jest równie istotne, występują w Polsce, jest po prostu blokujący nasze dalsze myślenie, czyli nasze plany, jak rozwijać tę sieć, komu pomagać, w jakich miejscach pomagać, w miastach, wsiach, a może tworzyć centra międzymiejskie, które by gromadziły te osoby i tak dalej, i tak dalej. Druga rzecz to to, że choroba Alzheimera, ale w ogóle zespoły otępienne, bo często tutaj istnieje pewna taka szara strefa diagnostyczna pomiędzy tym, co nazywamy chorobą Alzheimera, pomiędzy innymi chorobami, które powodują otępienie. W tej szarej strefie znajduje się mnóstwo czynników ryzyka, które odpowiadają za wystąpienie zespołu otępiennego. Otóż należy pamiętać, że jakkolwiek byśmy nie myśleli o otępieniu, to ono jest wpisane w pewien wiek, wiek starszy. A więc nie możemy wycinać tego kawałka pod postacią choroby Alzheimera tylko i koncentrować się na chorobie Alzheimera. Powinniśmy myśleć w kontekście całej populacji tych 6 000 000 osób starszych, wśród których występują nie tylko otępienia, ale zaburzenia psychiczne, choroby somatyczne bardzo liczne i to, że nie ma także badań tej populacji, właściwie jedynym badaniem, jakie było dotychczas wykonane w, można powiedzieć, nowożytnej Polsce, to jest badanie PolSenior z 2012 roku, które przybliżyło nam problematykę, jak w ogóle wyglądają ludzie starzy w Polsce, jeżeli chodzi o ich stan zdrowia. A jednocześnie warto jest pamiętać, że ta nasza niewiedza na temat populacji ludzi starych
to jest także przecież wskazanie do częstości występowania potem otępień, bo jeżeli byśmy wszystkie czynniki ryzyka skumulowali razem, no nadciśnienie, które jest najczęstsze, prawda, ale też niedoczynność tarczycy, choroby układu oddechowego, cukrzycę, to te czynniki ryzyka odpowiadają potem za występowanie różnych zespołów otępiennych. A więc wiedza o tym, jaka jest relacja stanu zdrowotnego populacji ludzi starszych do tego, z jak częstym występowaniem otępienia będziemy mieli do czynienia, jest niezwykle dla nas istotna. Nie mówię już oczywiście tutaj o rozbudowie służby zdrowia, o specjalizacjach, o pieniądzach na to, o lekach itd., itd. Druga rzecz to problem, jaki mamy z lekarzami tu i teraz. Mianowicie lekarze są źle szkoleni. Właściwie ta część edukacyjna młodych adeptów sztuk medycznych jest oparta nadal o, no powiedziałbym, XIX-XX-wieczne schematy uczenia ich. W związku z tym ze złego uczenia wychodzi zły lekarz, to znaczy lekarz niedouczony. Praktyka lekarska, która się odbywa, też uległa bardzo znacznym zmianom. Wśród tego obserwuje się coraz bardziej powierzchowne uczenie się medycyny. Innymi słowy, lekarze przygotowują się do takiego zawodu, który się nazywa rzemieślnik-lekarz. Lekarze są rzemieślnikami w tej chwili, a nie osobami myślącymi i intelektualnie rozwiniętymi, łączącymi różne fakty, które się dzieją w organizmie człowieka. Mamy z tym problem także w diagnostyce zespołów otępiennych. Standardy rozpoznawania otępień są na całym świecie znane. Wszystkie kraje je stosują. W ślad za tym, że nie rozpozna się zgodnie ze standardem zespołu otępiennego, w niektórych krajach są kary finansowe. Natomiast u nas, jak wiadomo, słowa, prawda, jest dużo napisane, jest wiedza ogólna, że jest taki standard jakiś, ale nikt go nie stosuje. Do takich standardów na przykład należy wielokrokowe rozpoznawanie zespołów otępiennych, jeżeli chodzi o kolejne przeprowadzenie badania internistycznego, neurologicznego, wykonanie badań laboratoryjnych, analiza tych wyników, ocenę sprawności funkcji poznawczych, badanie neuropsychologiczne i badanie neurobazowe. To jest standard, to jest podstawa. To jest to, czego nam brakuje, czyli taki przesiew każdego człowieka w odpowiednim wieku, żeby wiedzieć, co się tak naprawdę z nim dzieje, bo z nim się może dziać mnóstwo różnych rzeczy. To może być otępienie, ale to może być depresja. To może być guz mózgu. To mogą być różne inne choroby, niekoniecznie choroba Alzheimera. Ten standard nie jest zachowywany przez lekarzy, co widzę zresztą w mojej praktyce prywatnej, ale także wtedy, kiedy pytam lekarzy o to, jak szybko badają, jak sprawnie badają chorych z otępieniem, najczęściej za szybko. I druga rzecz, która się z tym wiąże, to jest problem komunikacji pomiędzy lekarzami i opiekunami chorych. Tutaj tych skarg jest niestety coraz więcej. A to dlatego, że lekarze, mimo że są przecież wykłady na WUM-ie z komunikacji lekarza z chorym, lekarze nie mają czasu. Chyba jeszcze nie zdążyli się nauczyć po dawno niesławnych czasach, jak się komunikować z drugim człowiekiem, jak się komunikować z opiekunem chorego, a już zapomnieli o tym, że mają do czynienia z cierpiącą osobą i traktują tego chorego, jak rzemieślnik traktuje swój przedmiot, który ma wyrzeźbić. Więc badanie jest bardzo krótkie. Opiekunowie bardzo często skarżą się, że niewiele wiedzą po wyjściu od lekarza. Na moje pytania mówią, no pan doktor zbadał i zapisał. I to jest taka rozmowa właściwie. Ale co zapisał, czy wytłumaczył, jakie dawki, jaki lek, dlaczego, jakie objawy niepożądane. Czyli zgodnie z zasadami dobrej praktyki tej medycznej. Czy cokolwiek więcej? Nie. I takich opiekunów jest
W tej chwili ja oceniam, jeżeli chodzi o otępienie, na około 70-80%, którzy wychodzą z niewiedzą, a wstydzą się pytać. Poza tym lekarz nie ma czasu, bo jest urzędnikiem, więc ma te kilkanaście minut na załatwienie. Więc ten brak dobrej komunikacji lekarz-pacjent, to lekarz-opiekun jest tutaj niezwykle istotny także w kontekście decyzji dotyczącej chorego. To znaczy, co zaplanuje lekarz dla tego chorego. Może mu powiedzieć, proszę pana, no każdy z nas, jak jest stary, to ma problemy z pamięcią, kropka. Może mu powiedzieć, proszę pana, ma pan chorobę Alzheimera, to jest nieuleczalna choroba, no mogę panu coś zapisać. Obserwujemy że tak powiem, reprezentatywność, czyli zbyt częste przepisywanie leków mimo bardzo powierzchownego badania. Więc te leki, które powinny być zapisywane rzeczywiście potwierdzonej chorobie Alzheimera, są zapisywane no, trochę tak spod dużego palca, bo ma zaburzenia pamięci. No to. Tak więc ten brak komunikacji odbija się jakby w różnych tutaj kierunkach, ale ten brak komunikacji między innymi polega na tym, że lekarze są źle uczeni i nie wiedzą, co mają z takim chorym zrobić. Najgorzej chorować na chorobę, o której lekarz nie wie, albo na kilka chorób, z którymi lekarz sobie nie daje rady. Najgorzej. Dlatego, że wtedy ta mętna woda, w której się lekarz porusza, jest jeszcze bardziej mętna dla pacjenta i dla opiekuna i oni w ogóle już nie wiedzą, co mają ze sobą zrobić. I dlatego to uczenie lekarzy, co powinni powiedzieć opiekunowi, jak powinni zaplanować opiekunowi dalszą drogę jego razem z chorym, to powinno być wdrożone oczywiście do podstawowej edukacji. No i zasady dobrej opieki są znane na całym świecie. Tutaj państwo tak pomiędzy wierszami trochę cytowaliście zasady ADI, 10 zasad opieki nad osobą z chorobą Alzheimera. Są to zasady opieki nad osobami z przewlekłymi chorobami, które wydrukowano po porozumieniu genewskim z 2012 roku. To jakby cała Europa tym żyje, wdraża to. U nas nie. Dlaczego? To jest pytanie do państwa. I koniec końców, ten osamotniony tak naprawdę opiekun ma problem na każdym kroku. To nie jest tylko wizyta u lekarza, ale to jest także oddanie w końcu, czy też trudna dla niego decyzja emocjonalnie oddania do domu pomocy społecznej, w którym także nic mu nie mówią. Traktują różnie chorego. W tej chwili ten standard się bardzo zmienił, ale niemniej jednak te panie opiekujące się, pielęgniarki, też niewiele mówią o opiekunom i oni się też skarżą na to, że po prostu on jest jakoś tam traktowany, ale opiekunowie nadal nie wiedzą, co się z nim tak naprawdę dzieje. To jest taki przykład ze Szkocji, gdzie się zakłada indywidualne książeczki, w których jest opisane całe życie chorego na podstawie bardzo szczegółowych i dokładnych wywiadów. Ja wiem, że w Polsce to już zaczyna się pokazywać gdzieniegdzie i gdzie indywidualizuje się pomoc choremu. To znaczy, mając taką książeczkę na temat życia tego chorego, jego hobby, jego zainteresowań, tego, co robił, co chciał robić, jakie miał fantazje, wyobrażenia, na podstawie tych informacji dopasowuje się indywidualnie sposoby działania wobec tego chorego. Myślę, że to jest przywracanie właśnie godności człowiekowi, a z liczeniem się z jego autonomią. No i kończąc już, brak edukacji opiekuna oznacza, że opiekun tak długo opiekuje chorym, dopóki nie ma dość, a ma dość bardzo szybko. Ponieważ drugi i ten trzeci zwłaszcza, ale głównie drugi etap otępienia, to jest mnóstwo różnych objawów psychopatologicznych. Mnóstwo objawów nieprzewidywalnych, objawów niezrozumiałych, nielogicznych, z którymi sobie najczęściej opiekun nie daje rady. Więc wytrzymuje tak długo, jak się mu uda, a potem woła karetkę i oddaje do szpitala. O, a potem ma poczucie winy, że oddał do szpitala. Taki się robi błędne koło jakby nieumiejętności poradzenia sobie z problemem, jakim jest zespół otępienny, ale znowu winą za to należy obarczać służbę zdrowia, która odpowiednio nie informuje opiekuna.
Można powiedzieć, dzięki Bogu, że są te organizacje pozarządowe, bo one rzeczywiście mają grupy wsparcia i dzięki temu ludzie cokolwiek wiedzą, prawda, tam gdzieś, gdzie dotrą. Dalej, następną rzeczą, która jest problemem dużym, to jest to, że my mamy bardzo w tej chwili na podstawie mnóstwa wyników badań jasność, co się powinno, w jakiej sytuacji, przepraszam za to wyrażenie, robić z chorym. To nie jest dla nas enigma, z którą my nie wiemy, bo za chwilę coś się będzie działo. Nie, mamy bardzo poukładaną wiedzę, co choremu pomaga, co choremu szkodzi, jak należy się nim zajmować. I tutaj jest taki wypisany schemat, jakie rodzaje aktywności powinien chory wykonywać. Oczywiście one muszą być indywidualnie dobrane, ale one są bardzo cenną rzeczą, ponieważ zapobiegają albo opóźniają stosowanie farmakoterapii. I to jest zasada, która jest w tej chwili stosowana właściwie wszędzie, że najpierw stosować oddziaływania niefarmakologiczne, ponieważ farmakoterapia szkodzi. U nas tak się nie dzieje. I następnym i ostatnim problemem to jest nadmierna farmakoterapia. Farmakoterapia w przypadku zaburzeń zachowania w przebiegu otępienia każdego jest właściwie takim krzykiem bezradności lekarza wobec prób opanowania tego chorego. Bardzo wiele, jak już mówiłem wcześniej, jest tych oddziaływań niefarmakologicznych. One oczywiście nie zawsze są efektywne, ale w większości przypadków, jak wynika i z dalszych obserwacji w różnych tych grupach alzheimerowskich, one bardzo zmniejszają zaburzenia zachowania. I w związku z tym opóźniają albo powodują, że te dawki leków, które trzeba zapisać, są znacznie niższe. Natomiast my jesteśmy na takim etapie, na jakim był świat, w tym przypadku myślę o Stanach Zjednoczonych, a mianowicie standardów leczenia zaburzeń zachowania w chorobie Alzheimera w roku 2006-2005, gdzie pisano zrób co się da, a jak się nie uspokoi, to dajmy haloperidol i będzie święty spokój. Więc my jesteśmy niestety na takim etapie, ale znowu to jest brak kształcenia, brak naszej wiedzy. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Zapracowaliśmy na przerwę. Niestety ta przerwa została częściowo została zjedzona przez występujących, ale uważam, że było warto. W związku z tym zapraszam państwa na 15-minutową tylko przerwę, ale chciałabym jeszcze wcześniej podziękować pani Annie Boreckiej, która, jak państwo zauważyliście, cały czas tłumaczy nasze wystąpienia na polski język migowy. Dzięki czemu osoby głuche, które władają polskim językiem migowym, mogą być z nami. I pani Anna też zasłużyła sobie bardzo na przerwę.